Franciszku był smagły, potężny, wysoki, a takich młodzieńców to u nas jest wielu. Lecz różnił go tylko kapelusz szeroki, jedyny w miasteczku, najdroższy kapelusz, więc znali go wszyscy, i starzy, i młodzi. Francesco w sombrerze przewodził kolegom, a kiedy ruchliwą ulicą przechodził, to z okien dziewczęta mrugały do niego. Nie było go. Jedziemy dalej. Co ty robisz? A nie twój interes. Ej, pracujesz dla mnie, płacę ci. Chcę wiedzieć, co jest grane. Nie twoja sprawa, tatuśku. Ej, chłopiec. Nie rób tego, zostaw to! A co ty myślałeś, że jestem siostrą miłosierdzia? I ty to świństwo wciskasz dzieciakom? Co to za gówno jest w ogóle? A co to, kurwa? Śledztwo? Dawałaś to Jackowi, czy handlował razem z tobą? Zostaw mnie samą. Co ci się stało? Takie małe, zawodowe nieporozumienie. Nic. Ja w ogóle wycofuję się. Będę pracować w McDonaldzie albo w Burger Kingu. Ale gdzie jest Jacek? Ja mam iść na policję? Szkoda czasu. Dlaczego? On teraz się będzie chciał kontaktować z dealerami. Potrzebuje działki. Ale gdzie on jest? No pomóż mi, chodź ze mną! Już widzisz, że nie mogę. Nie mogę, no. Adam! Poczekaj! Wrzesień jak dywan, jakich nie bywa często ostatnio. Płowo zielony, dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący, rżysk i kwitnących łąk w żabim śpiewie. Smutku, co zawisł kluczem żurawi. Pejzaż bez ciebie. Ojciec się wkurzy. Nie twój biznes. Zatrzymaj się. A co? Chcesz puścić tęczę? Zgwałcili cię? Nie zgwałcili. A ja już mam chłopaka. Beata, co ty gadasz? Staru ci uciekł od ołtarza. Pamiętasz, jaka była popelina, obciach i ile wstydu? A żarcia ile było, hej, a wódki to nic już nie mówię. Ja tam od początku ci mówiłem, że to niepoprawny gnojek. Suknia ślubna, ksiądz w kościele, a pan młody co? Pan młody poszedł w długo, tylko splunąć na niego. Puh!
Czego ty chcesz? Powiedz mi, co on ci zrobił? Stachu? Olał mnie. Taka tu mała wiocha jest. Słuchaj, jak w ogóle ci się mieszka, bo generalnie światło jest, wiesz, nie robiłeś remontu, nie? Szafa fajna. Bo ja wziąłem to, żeby napisać książkę. Mało czytam. A wydałeś już tą pierwszą? Ty powinnaś wiedzieć. A ta nówka to o czym to będzie, co? O życiu jak zwykle, nie? No o życiu, bo to dzieło życia jest, nie? No, ma być dzieło życia. Dzieło życia. Mówią, że drugie. Da się z tego wyżyć? Z czego się da wyżyć? Z pisania. Piszę na maszynie, ale wiesz jaka to jest maszyna. Wiesz kto na niej pisał. Człowiek. Paś, nie paś. Ale mam jednego. Mam jednego, trzymaj. Einstein pisał na tym. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej. Może Bursla. Nie, ja nie wchodzę, jestem maksymalnie. No zajara jeszcze ja. Nie, ale stary, już mam maksymalnie, wiesz. Przestań. Jestem maksymalnie ujarany. No, a o czym ta książka jest? Ta książki są o życiu. Dobra. Ale ta twoja nowa. Zadania, ludzkość. Ale o czym? Komedia, coś, erotik, kryminał, romans. Trupy są? Może o miłości. O. Jest w domu. Aha, ale nie podejdzie. Czego? Uduszę się tu. Za to można płacić 100 tysięcy. Jak ja wyglądam? Zamknij się, dobrze? Zamiast mi zgrozić, staw tu wentylator. Nie wiem, zrób jakąś dziurę w tych drzwiach. Dlaczego ta żarówka ciągle się pali? Nie mogę spać. Co to jest? To święci mi jakiś? Dobra, pogadam ze wspólnikiem. Wspólnik. Jak ty masz na imię? W naszym planie znaleźliśmy błąd. Twój mąż cię nie kocha. Ja wiem, kogo kocha mój mąż. Ją trzeba było porwać. Za kochankę żonaty mężczyzna nie da mi grosza. Co chcesz dzisiaj? Pizzę czy kurczaka? A dlaczego ja mam mieć takie syfy? No. Kup jakieś dobre żarcie. I flaszkę. Albo dwie. Zakochałam się jednym z nich. Zupełnie straciłam głowę, jak ostatnia idiotka. To on. A jeszcze potem, jak zastrzelił tego Roberta, to już zupełnie zwariowałam. Zastrzelił? A do czego on nam był potrzebny?